Na pewno dzisiaj nie mogę mieć pretensji do zawodników. Poza końcówkami zagraliśmy naprawdę dobre zawody i brakło nam troszeczkę takiej chłodnej głowy w tych kluczowych momentach. Bo mieliśmy piłki na lepsze rozwiązania, znaleźliśmy gorsze rozwiązania, które niestety skończyły się stratą punktów, natomiast walczyliśmy w tych trzech setach tak naprawdę jak równy z równym i myślę, że z tej perspektywy jest to dobry prognostyk na przyszłość. Natomiast na pewno nie jesteśmy zadowoleni z porażki, bo bez względu na to, z kim grasz, jedziesz do zespołu i jedziesz po zwycięstwo. I dzisiaj zabrakło nam tego zwycięstwa i pomimo tego, że jest to bardzo trudna hala, specyficzna hala, była szansa na doprowadzenie do tiebreaka, więc z tej perspektywy nie możemy być zadowoleni. Ale tak jak mówię, z elementów takich technicznych brakło nam troszeczkę poza Piotkiem Łukasikiem tego lewego skrzydła. Coś, co w siatkówce bez tej ofensywy to jest trudno rywalizować z tymi zespołami mocniejszymi. I w tych kluczowych momentach tych ataków nam brakło. Graliśmy troszeczkę przewidywalnie, bo większość piłek kierowaliśmy do Bartka Bołądzia, co choć zagrał dzisiaj świetne zawody w ataku, to grając już z takim lepszym przeciwnikiem jesteśmy zbyt czytelni, więc musimy lepiej zbilansować nasz atak i wtedy możemy na pewno z takimi zespołami rywalizować. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej. Eurowindows.pl